Dzień dobry. Nie tak dawno redaktor naczelny najstarszej opiniotwórczej Gazety Polskiej, nowy redaktor naczelny najstarszej wędkarskiej gazety w Polsce, oznajmił to, co zawsze oznajmiał w periodyku, który pracował wcześniej. Naczelny redaktor zamanifestował szkodliwość rybactwa w Polsce, co zresztą robił wiele lat, tak jak wcześniej wspomniałem, wielokrotnie w poprzedniej gazecie, będąc również redaktorem naczelnym. Ja wiem, jakie spustoszenia potrafią zrobić rybacy. Ja wiele lat, można powiedzieć, koleguję się z rybakami. Wiem, co potrafią zrobić na sieci, elektrycznie, na podrywki itd. itp. Nie mówię już o rybakach, o rybactwie przemysłowym na morzach i oceanach, bo to już jest w ogóle... Tego nie powinno być w ogóle. To, że nie ma w Polsce ryby, że jest bardzo mało ryb, to nie jest tylko i wyłącznie przyczyną rybactwa. Gdyby wszystko było tak, jak potrzeba, co przedstawię w kilku odcinkach, bo to niech będzie prolog, on będzie dzisiaj troszeczkę dłuższy, następne odcinki będą krótsze, to każdy by się wyżywił w tym kraju. Wyłowił i wędkarz, i rybak, i kormoran, i kłusownik. Ale ponieważ w każdym zakresie jest dramat, dlatego nie ma ryb. I przedstawianie sytuacji, mówienie o rybakach tylko i wyłącznie, bez, inaczej, rybactwo jest to jakby składowa do tego całokształtu, który powoduje, że jest bardzo mało ryb. I jeżeli ktoś mówi tylko i wyłącznie o rybakach, a nie pokazuje innych składowych, tych składowych jest kilkadziesiąt, ale pozwólcie, że ja opowiem tylko o kilkunastu. Ja nawet sobie, żeby to miało ręce i nogi, wypunktowałem szybko na kolanie i zaraz wam pokażę, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach. Jeśli się mówi tylko rybactwo, to ten głupi tłum, ten plebs, zobaczcie, zapytajcie pierwszego lepszego wędkarza i 90 na 100, jak nie więcej, 90 kilku, powie, że a rybacy i zarybianie. No więc nie, więc udowodnię wam przez te kilka, w tych kilku odcinkach, że nie. I taka sama sprawa to powoduje właśnie taka pisanina tylko i wyłącznie mówiąca o rybactwie powoduje, że wszyscy, ale wszyscy i ci źli wędkarze i ci bagrowcy, którzy bagrują niższo i ci, którzy kłusownicy, nieetyczni wędkarze, ci, którzy zatruwają, oni wszyscy będą mówili o rybacy. Nie tyle, że jest to nieprawda, ale jest to tak przekazane, że prosty lud bardziej jest utwierdzony w tym, że to tylko wina rybaków. No i jeszcze zarybia. Otóż nie. Brak tarlisk opieki nad nimi, brak zimowisk opieki nad nimi, zanieczyszczenia wód, bagrowanie, zrzuty wody zbyt szybkie, wędkarze nieetyczni, technika nowoczesna, tragiczna opieka służb, znaczy tej opieki praktycznie nie ma, kłusownicy, regulacja rzek, kormorany, oczyszczalnie, które nie spełniają norm, które i tak dalej, zapory, przewodnicy wędkarscy, debilne uchwały i ustawy, pogłębiarki, no jest tych, słuchajcie, punktów, to tak na kolanie. Ubrany w koszulkach jak Wiaczesław Hamilton z Formuły 1,
tego, tu tamtego. Jeszcze brakuje im cygara i takich fingli tutaj, gum do rzucia i takiego łańcucha 100 kilo z tobaku. Pokazuje sum, tam 5 czy 6 sumów, taki mały sumek, nawet tam parę kilo leży, wiecie. Te biedne sumy, to tak samo jakby ich wrzucił do wody, tych z koszulkami Niki Laudy, i oni oddychaliby tym tlenem rozpuszczonym w wodzie. Tak samo ten sum nie może oddychać tlenem nierozpuszczonym w wodzie. I te ryby się męczą, widać jak one... I to jest, słuchajcie, dla mnie jest to zwyrodnienie, zwyrodnialstwo, bandytyzm. I czymś takim ci ludzie się chwalą. Bo to jest kolejna rzecz, się łączy z tym, że nie ma u nas służb, bo po takim filmie służby powinny zareagować, ale u nas nie ma służb. U nas są służby do wpisów w rejestrze. Do tego są służby i do tego, żeby mówić o mnie rzeczy nieprawdziwe. Ludziom kontrolowanym. Tak. I te ryby się męczą. Ja nie wiem, ile czasu one były, oczywiście. Ale żeby zrobić, wynieść takie ryby na górkę, to przede wszystkim tam było 5 czy 6 sumów. To trzeba te sumy trzymać na szubienicach. Tego nie wolno robić. Raz, dwa, że ryba musi być niezwłocznie wypuszczona. Poza tym jest jakiś limit sum. Każdy debil złowi na zrywkę, bo to jest samoufka. Oczywiście ja lada dzień też będę łowił na zrywkę, bo kilka sumków zawsze w roku lubię sobie złowić na zrywkę. A tak sobie jadę z kolegami, sobie pijemy piwko, kiełbaska tego i zrywki się tam smażą, te kiełbaski się smażą, a zrywka sobie stoi, sum się sam zacina, hop hop, tego w wodzie wypuszczamy. Ale nie robimy jakichś hec, jakichś sesji wielominutowych, nie trzymamy tego na szubienicach, nie męczymy tej ryby. Dlaczego o takich rzeczach nie informuje nas? Ja nie mówię, że akurat teraz, czy wczoraj, czy pojutrze, ale w całokształcie. W całokształcie. Redaktor naczelny. Przecież widzi dziesiątki, jak nie setki takich zdjęć. Być może dlatego, że niektórzy są poubierani w koszulki, gdzie są napisy pewnych firm, które dają reklamy do gazety. A może to są koledzy? Znajomi? Ja nie mam pojęcia. Dla mnie jest to znęcanie się nad zwierzętami. Za psa można dostać 2,5 roku za znęcanie się nad zwierzęciem, bo taki śmieć ostatnio psa tam skatował i go żywcem jeszcze zakopał. Ja uważam, że powinien zostać poświartowany żywcem. Mogę służyć za kata. To biorę tego kleszczyka i wypuszczam, niech sobie żyje. No. Tak jak tutaj, też kleszczyk chodzi po mnie, to go wypuszczam, w domu zabijam. No niestety, bo nie mogę pozwolić na to, żeby mi się na podwórku taki kleszcz rozmnożył, bo wiecie, taki bandzio, który zakopuje psa żywcem, a wcześniej tego psa katował, połamał, tak jak wczoraj pan Jacek Ozdoba pokazał psa, któremu jakiś... No tutaj nie ma słów na coś takiego, na taki byt nawet, który strzelił do psa ponad 50 razy z wiatrówki. Tak. I ten pies nie wiadomo, czy przeżyje. Tak. Był w lecznicy już ledwo ciepły tego, umierający. Dajcie telewin na Polskę i dajcie mi takiego człowieka do rąk. Dajcie mi takiego człowieka do rąk. Na 5 minut. Gwarantuję, że nikt nie dotknie żadnego psa w Polsce. Na 5 minut. Po wyświetleniu tego filmu nikt nie dotknie psa. Najwyżej mu gazetą przyłoży. Nikt nie strzeli do psa. Dajcie mi, skończę jednego dnia. Na jednym filmie, na 5 minutach. Tylko niech cała Polska ogląda. To można zrobić. Nie jestem sadystą, nie zabijam zwierząt.
ale lubię tępić zło. Czy kiedykolwiek w którejś gazecie było napisane o kaźni, o katacji, o torturowaniu ryb? Nie. Tacy ludzie, którzy takie rzeczy robią, to są ryba, kto wyjmie rybę, zabije. A tacy ludzie męczą te ryby tylko dla własnej chuci, dla własnego egoizmu, dla fotek, kim oni nie są, a tak naprawdę to są rakarzami, bo oni męczą stworzenia. Są ludźmi, którzy powinni pracować w kamieniołomach, ciężko, a przy recydywie po prostu powinni wisieć. Oni się mają za jakiś, słuchajcie, no nie wiem, tak jak powiedziałem, Wiaczesław Lauda, no. Czy tam Wiaczesław Schumacher. No. Te koszulki to wszystko. Nie potrafią ryby złowić, bo tylko płoszą ryby, a na zrywkę to złowi, no każdy złowi. I oni chwalą się, jak męczą ryby, w jak potworny sposób obchodzą się ze złowioną rybą. Ale my wypuszczają te ryby. Tego nie wiemy, czy wypuszczają, ale mówią. Oni mówią, że wypuszczają. Lepiej zabić, niż pomęczyć i puścić. Bo prawdopodobnie ta ryba nie przeżyje i będzie długi czas jeszcze konała. W kontekście rybaków trzeba mówić o tego typu ludziach. Ale z tego, co ja wiem, co ja obserwowałem w internecie, to jeden z panów, byłych redaktorów znanej gazety wędkarskiej, reklamował petycję, aby sumy trzymać na szubienicę. Nikt się o tym nie zająknął, żaden redaktor naczelny, żeby w tak haniebny sposób, w tak perfidny, bandycki sposób przetrzymywać nasze skarby narodowe. Wyobraźcie sobie, gdyby w tych komunistycznych Stanach Zjednoczonych, no to jest typowa komuna, ale skoro w komunie coś takiego by zrobili, gdzie nie wolno ryby przetrzymywać, bo u nas też nie wolno przetrzymywać na szubienicy, gdyby takiego złapali. Słuchajcie, żurem by się po prostu zesrał spod pachy. Tak by było. A u nas? Tyle są warte służby, ile ci szubiennicy. Tyle są oni warci. Jest po prostu kraj, w którym kobieta za brak maseczki dostała 1,5 roku więzienia, a jest to nie... Ona miała prawa tego nie stosować maseczki. Siedziała z morderczyniami pod celą. I chyba po 5 miesiącach w końcu ją wypuścili, bo tam się szum zrobił tego. Siedziała teraz za PiS-u. Kraj, w którym za czekoladkę w... Śliweczkę w czekoladzie jest proces. Kraj, którym za pobłaganiu, za wymianę żarówki jest postępowanie czy proces. Kraj, w którym za 10 groszy czy 3 grosze za ksero jest proces. A za 100 milionów bydlaki nawet nie mają, może zarzuty mają, ale nie siedzą. No to po prostu, to, kurwa, no to gdzie my żyjemy? My żyjemy po prostu w czasie okupacji cały czas. Okupacja trwa. 1939-2002, okupacja trwa. A czy oni mają polskie nazwiska, czy to się nazywa PiS, czy PO? Nie, okupacja trwa. Za byle co będą się, a za kłusownictwo, za morderstwa ryb, za znęcanie się nad rybami. No, ale jakie wyniki mają, jak ty nie będziesz miał karty wędkarskiej przy sobie? O Jezu, a w PiS, o Jezus! To jak ta kobieta widna, z padaczką. Z padaczką ona
chyba nie wiem, czy dzieci miała, czy ją zostawiła. No po prostu niebywałe, to jest po prostu... To... Wiecie, na czym polegały sądy kiblowe? Przychodziła ubecja, sadzała cię na kiblu i w ciągu 5 minut wyrok! Prokurator, sędzia, mordercy na piedestale siedzieli, spijali szampana i krawior, a nasi wyklęci byli w ciągu 5 minut osądzani na kiblu. I to kobietę biorą i rany boskie, dzieci się odbiera, eksperymenty na dzieciach, kobietę z padaczką. Nie, no to jest po prostu dla mnie, to niczym się nie różnią. Jedynie nazwiskami. Niczym się nie różnią okupanci. Jedynie nazwiskami. I metryka. Bądź tutaj, Misiek. Bądź tu, Misiek. Bądź tu, Misiek. O. To wiecie, to są te ślimaczki. Moja ręka jest dla nich za gorąca. Dlatego wrzucę je, słuchajcie, gdzieś szybciutko do... Do cienia i do mokrego. A taka swołocz to, ła, ślimaki, zadeptać, zniszczyć. Wiecie, no, patrz, a to dobre na ryby, nie? A nie dobre, a to nie, to zniszcz, bo to tylko śluz zostawiają, ła. Pamiętajcie, tylko praca czyni wolnym. Tylko ciężka praca. Od rana do nocy. Od nocy do rana, 4 godziny na... Sen, a reszta praca. Praca non-stop. Nie wyrabiasz normy, nie dostajesz żryć. Odechcesz się po tygodniu czy po miesiącu śmieciu dokonywać lekkich przestępstw. Bo grube przestępstwa, ach kurde, nawet nie pytajcie. Nawet nie pytajcie. Analizując wypowiedzi pozwanego zawarte w nagraniach, należy mieć na względzie, że stwierdzenia pozwanego obiektywnie były wypowiedziami prawdziwymi. Działania powodów w sposób obiektywny naruszały dozwolone zasady połowy. Równocześnie uwzględnić należy specyfikę środowiska, do jakiego kierowane były wypowiedzi pozwanego. W tym przypadku sformułowani kłusownicy w znaczeniu, w jakim może być ono używane przez wędkarzy, odnosi się w sposób prawdziwy do postępowania powodu. A zatem w stosunku do sformułowań pozwanego w wyżej wymienionych nagraniach zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dobrego imienia powodu. Panie redaktorze naczelny najstarszej gazety wędkarskiej w Polsce. Ale podobno, jak pan został redaktorem naczelnym najstarszego pisma w Polsce, to pan akceptuje artykuły. No nie wiem, skoro, bo może jesteśmy nadal na ty. Czy ty nie będziesz zrobić rachunku sumienia? I zanim coś powiesz o składowej, która przyczynia się do złego, dlaczego ty pozwalasz na drukowanie artykułów ludzi? A może ty nie wiedziałeś o tym? No więc jak to jest? Z jednej strony tutaj mówisz tak, tego, o rybakach, a z drugiej strony puszczasz artykuły ludzi, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego. Przewodnicy wędkarscy, no to oni reklamują jakieś firmy, tak, które do różnych periodyków piszą artykuły i te firmy płacą wam i tak dalej, czy wam, no tym gazetom wędkarskim. I żadna gazeta nie podskoczy reklamodawcom. Czyli na pewno rzeczy oko przymykamy, oczy, a na pewne rzeczy oczy otwieramy, tak? Rybacy nie zareklamują nam, no bo jak, nawet czego? Powiedzmy, jesteśmy rybakami, o, no ale my tu jesteśmy i mamy tu przynęta, zobaczcie tego, o, ja super,
20 zł, jest super, nie? Gazeta wędkarska powinna mówić o przyrodzie. O, tak kochany, chory pies jest nieumyczalny, ale codziennie lekarstwo. O kontakcie wędkarza z przyrodą, nie tylko, nie chodzi tylko o fotki. Tylko amator, tylko niedoświadczony wędkarz może nie widzieć, jakie szkody wprowadzają w polskim ekosystemie wędkarstwie przewodnicy wędkarscy. Ile może złowić wędkarz, który jest niedzielnym wędkarzem? Ile może złowić wędkarz, który jest nie niedzielnym wędkarzem, który nabywa wiadomości, wiedzy i tak dalej. Poza tym czasami poznanie jednego miejsca to jest sprawa dni, tygodni, miesięcy, lat. Poważnie. I taki fachowiec, taki niedzielny wędkarz, który przyjdzie, no, prawo frajera, owszem, no, zawsze będzie i był. Dlaczego? Dlatego, że zakłada coś nietypowego i prowadzi nietypowo, bo ryba się przyzwyczaja do pewnych gum, czy gum, do pewnych przynęt, pewnego sposobu prowadzenia, pewnego sposobu, w ogóle wszystkiego. Dlatego jest prawo frajera. I zawsze frajer ma szansę złowić no, fajną rybę, a to jest co innego. To jest chwilowe. Wiadomo, no, zabrać rybę, no można zabrać, ale nie męczyć. Nie męczyć. Tak jak robią to dla pieniędzy, nie tylko przewodnicy wędkarscy, ale właśnie tego typu, nie wiem jak ich nazwać, kabotyni. Ten film, który ostatnio widziałem, to jest niebywałe, jak jest to znęcanie się. I teraz kurwa jego mać, bo już się wkurwiłem. Ja powiedziałem w zeszłym roku, przypierdolą się do nas obrońcy zwierząt. Zobaczycie. Ja kurwa przez takich kurwa kabotynów nie będę mógł sobie rozwinąć zrywki, kurwa, złowić 2 czy 3 tam, czy 5 sumków, kurwa, w sezonie. Bo zobaczycie, że to się kurwa spełni. A potem co powie hałastra? A rapa ksycał! Ksycał i zabronili, obrońcy zwierząt zabronili tego tamtego. Nie rapa! Tylko kabotyny. Bo to, że... jak ta Polska się od radu nazywała? To? Maria Curie-Skłodowska wynalazła pewne pierwiastki promieniotwórcze. To była kwestia chwil, lat, gdzie ktoś inny by to wynalazł. Kolego, to jest tylko część składowa, czyli przewodnicy wędkarscy, którzy wyrybiają między innymi swoimi zachowaniami i traktowaniem ryby, kwoczeniem, trowem i tak dalej. I ci, którzy właśnie, ci właśnie szumacherowie, którzy te koszulki mają i tak dalej, to też, no też niby przewodnicy, oni chcą błysnąć, bo czym innym błysną? Czym innym błysną? To są prości ludzie. Czy może prosty człowiek ten? No może archaicznym podejściem. Kawałek linki i jest zrywka. I łowi się sum. Ja mogę wam pokazać, Wezmę drzewo, do drzewa przywiążę linę, odpowiednio ją tam zamocuję. Od liny zrobię trójnik, czyli krętlik potrójny, słuchajcie, nie wiem, z drutu. I kawałek, nie wiem, gwoździa za ten i wam pokażę, że kawałek mięsa, coś będzie pływało i złowię suma. Ci, którzy nie potrafią trzymać wędki w ręku, łowią sumy, łowią duże sumy. Znaczy łapią, nie łowią. Już. A potem się chwalą i te zwierzęta potwornie się męczą. Mili, ludzie wartościowi nie tylko z zakresu wędkarstwa, usunęli się w cień. A dlaczego? Bo czują się bezsilni, bo to jest walka z wiatrakami. Bo każda mądra i konstruktywna krytyka jest odbierana jako atak. Ale kto ma oceniać o wiarygodności, skoro ci, którzy mają pojęcie i wiedzę, nie uczestniczą w internetowych spędach? Przecież wędkarstwo to jest
fantastyczne i wspaniałe hobby. A ludzie uprawiający to wędkarstwo mogą tak wiele czynić dla otaczającej nas przyrody. Osiągnięcie odpowiedniej wiedzy to jest proces wieloletni i droga na skróty nie istnieje w każdej dziedzinie. Nie wystarczy kilkudniowy kurs i uczestnictwo w forach internetowych. Dzisiaj ludzie skromni i bez mega parcia na szkło wolą przeznaczyć czas na swoją pasję, a nie przed siedzeniem przed komputerem i klikanie. Głupot. Pozostają w cieniu bez wpływu na kształtowanie nowych, młodych pokoleń. Bo te pokolenia kształtuje ten internet, który dla ludzi bez podstawowej wiedzy jest raczej źródłem dezinformacji. Bo internet to jest takie źródło, gdzie możemy nabyć wiele informacji prawdziwych, jak również głupich i nieprawdziwych. Tu liczy się ilość, a nie jakość. I kończąc ten prolog, czyli epilogując ten prolog, chciałem wam powiedzieć, mili, że warto być obiektywnym w każdym względzie. Powiem wam tak na koniec. Każdy, według mnie, każdy, kto łowi ryby komercyjnie, jest na tej samej szali i po tej samej stronie, co rybacy. A najmniej wiarygodnym jest fakt, gdzie konkurencja ocenia konkurencję. Wszyscy, którzy zarabiają pieniądze na łowieniu ryb i na łapaniu ryb, przestają być wiarygodni. Obiektywnym może być tylko ten człowiek, któremu zależy na tym, żeby ta przyroda otaczała nas w takiej formie bezinteresownej. Nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie, że można łowić ryby dla pokazów w internecie, dla poklasków, a nie dla własnej przyjemności.